There's a whole world waiting for things you never try. Czajnikowy.pl. Dobra herbata. Sri Lanka to kraj na wyspie Ceylon w pobliżu Indii. Słynie z produkcji herbaty. Można powiedzieć, że każdy, kto zna smak czarnej herbaty, zna smak herbaty ze Sri Lanki, ponieważ większość herbat ekspresowych i butelkowanych jest właśnie na bazie herbaty ceylońskiej, bo tak potocznie się nazywa. Kiedyś ten kraj tak się nazywał, teraz oczywiście jest Sri Lanka, ale wyspa wciąż jest Ceylon, przez co mówi się herbata z Ceylonu, ale właściwie jest to herbata ze Sri Lanki, ale jednocześnie właśnie z Ceylonu, ponieważ z tej wyspy. Sri Lanka jest teraz czwartym największym producentem herbaty na świecie i do niedawna była największym eksporterem herbaty na świecie. Teraz wyprzedziła ją, jak się nie mylę, Kenia. Same plantacje herbaciane na Sri Lance to jest temat oczywiście brytyjski, jak na całym świecie. Założył je James Taylor, właśnie Brytyjczyk, w 1867 roku. Sama Sri Lanka przechodziła z rąk do rąk, byli różni królowie, książęta, namiestnicy, właściciele, generalnie handel kolonialny kwitł. Byli Holendrzy, Duńczycy, Brytyjczycy, przewijało się masę narodu i każdy miał inny w ogóle pomysł na wykorzystanie tej wyspy. Początkowo, za czasów jeszcze duńskich, na Sri Lance głównie rosły cynamonowce, które notabene wciąż są tam bardzo obficie produkowane. No i właśnie cynamon to takie bogactwo Sri Lanki, bo później postanowiono uprawiać tam kawę, tyle że się pojawiły grzyby, które zniszczyły te uprawy. Przerzucono się więc na kakao, a później na chinowce, żeby produkować chininę w czasach kolonialnych. No, na malarię wiele osób cierpiało w Afryce, potrzebna była chinina, potrzebne były chinowce, ale to też nie wyszło. No i w końcu okazało się, że James Taylor właśnie miał dobry pomysł, ponieważ herbata czuje się tam świetnie, daje bardzo obfite plony, które są zbierane no właściwie już od lutego aż po listopad, a przy dobrej pogodzie to nawet cały rok, więc można produkować ogromną ilość tej herbaty. No i tak właśnie się dzieje. Spośród wszystkich wyjątkowych herbat ze Sri Lanki jest jedna, którą chciałbym Wam dziś polecić. Lover's Leap, czyli skok kochanków. Czarna oczywiście herbata, produkowana, jak się ładnie mówi, ortodoksyjnymi metodami, czyli tradycyjnie, niezbyt długo fermentowana. Co ciekawe, pochodzi z plantacji, którą właśnie założył James Taylor, ponieważ oczywiście te plantacje się rozrosły po całym Ceylonie, ale ta jest uprawiana w tym miejscu, gdzie on założył te swoje pierwsze 200 krzaków, dając początek długiej i kolorowej historii ceylońskich herbat. Herbata ta nazywa się dziwnie Lover's Leap. Odnosi się to do legendy, romantycznej legendy zakochanej pary. I tutaj możemy znaleźć kilka dziwnych wersji, bo po pierwsze jest historia, że księżniczka ceylońska była zakochana w mężczyźnie niższego stanu, nie mogąc się z nim połączyć, no ponieważ to byłby mezalians, prawda, planowane śluby i tak dalej, aranżowane małżeństwa. Postanowili zakochani, krótko mówiąc, skoczyć z wodospadu, który nazwano właśnie Lover's Leap, na cześć ich samobójczej śmierci. Woleli to niż życie osobno. Okazuje się, że prawda jest troszeczkę inna. Sam ten wodospad, który dał nazwę tej herbacie, ma swoją nazwę również w związku z miłosną historią, ale nie była to księżniczka ceylońska, tylko córka pewnego holenderskiego zarządcy, powiedzmy, wyspy. Miała na imię Francina i ona była zaręczona takiemu, powiedzmy, no, generałowi, może za dużo powiedziane, kapitanowi z właśnie floty wojennej holenderskiej. On jednak postanowił, że nic z tego nie będzie. Wsiadł na statek, wrócił do kraju. I właśnie miejsce, gdzie znajduje się ten piękny wodospad o nazwie Lover's Leap, jest to miejsce, gdzie widać wspaniale, szeroko morze, ocean, którym to właśnie wędrował do domu ukochany. No i ona zobaczyła, że on ją porzucił i rzuciła się z tego wodospadu, kończąc swoje życie w rozpaczy. No i właśnie na cześć tej Franciny nazwano ten wodospad, a na cześć wodospadu nazwano herbatę. Łączy się to więc z romantyczną, choć nieszczęśliwą historią, taka ceylońska wersja Romeo i Julii. And the world's gone mad.
piękny, bursztynowy kolor naparu z charakterystycznym, wyraźnym aromatem. Herbata zaliczana jest do średnio mocnych, umiarkowany, stonowany bukiet z wyraźną, lekko cytrynową, świeżą nutą. Jest to herbata niezbyt ciężka w smaku, orzeźwiająca i ta cytrusowość sprawia, że nie jest to herbata dedykowana typowo angielskim śniadaniom, czyli nie pasuje za bardzo do mleka. Najlepsza jest z dodatkiem miodu albo cytryny, albo jednego i drugiego. Polecam serdecznie Ceylon, polecam serdecznie Lover's Leap, nie tylko dla zakochanych i oby szczęśliwie zakochanych, nie tak jak w legendzie. Każdemu polecam, kto lubi po prostu czarną herbatę, ponieważ to jest wysoka jakość po prostu ceylońskiej, pysznej herbaty. Dziękuję Wam serdecznie i do zobaczenia na czajnikowy.pl.